Zdrowia. Patriotyzm w Ameryce jest nazywany przez lewactwo teraz białą nadrzędnością. Także wszyscy niebiali są pod ludźmi, według komunistów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, reakcja do tego, co Trump powiedział w przypomniku. Jest taka góra Rushmore i tam są cztery wykute popiersia przywódców, polityków, najróżniejszych ludzi z historii Ameryki. W sumie to człowiek o polskim nazwisku Korczak to robił. No i lewactwo dostało obłędu. Lewactwo po prostu dostało obłędu. Nigdy jeszcze poprzednio nie taka przemowa wychwalająca amerykańskie cnoty, no i ten fenomen amerykański, amerykańskiej demokracji, wszystkich tych narodowych bohaterów nie spowodował jeszcze takiej reakcji. No, cała ta reakcja to była nieuczciwa, szalona, no i chamska w sumie, no i wredna. Na Mount Rushmore 3 lipca, czyli dzień przed 4 lipca, prezydent Trump miał to przemówienie, no i w sumie to mocno obudził to wybudzone lewactwo i celebrował amerykańskich założycieli, celebrował ideę, celebrował wolność, te możliwości na samoodkrycie, podkreślał zadziwiającą różnorodność geniuszy, poszukiwaczy przygód, najróżniejszych żołnierzy, bojowników, wynalazców, muzyków, sportowców itd., itd. Co Trump powiedział wtedy? No, Trump powiedział, że nasi założyciele powiedział, że nie tylko zaczęli rewolucję w rządzie, no bo to była wielka sprawa w rządzie, po prostu Anglia miała króla, miała kościół anglikański, miała swoją armię, wszystko było podporządkowane. Ameryka była kolonią angielską, no i w zasadzie płaciła tylko podatki, a nie miała reprezentantów. Także założyciele amerykańscy powiedzieli, okej, nie ma podatków bez przedstawicieli. To jest raz, my potrzebujemy przedstawicieli. No a druga sprawa, to powiedzieli, że nie chcą króla, no bo król to wtedy trzyma wszystkich za twarz, no i po prostu trzeba zrobić jakąś demokrację. No i on powiedział, że założyciele, no to w zasadzie pchali w kierunku sprawiedliwości, pchali w kierunku równości, pchali w kierunku wolności osobistej, no i możliwości dorobienia się, tak? Czyli że będą, ludzie mogą prosperować, mogą się rozwijać, mogą zarabiać. No i powiedział też, że przez to, że twierdzili, czy mówili, czy pchali taką ideę, że wszyscy ludzie są stworzeni jednakowo, no to zmieniło to cały świat, nie tylko Amerykę, ale również i cały świat. W zasadzie ostrzegał wszystkich, że atakowanie tych wszystkich założycieli amerykańskich, no to lewactwo chce zniszczyć wszelakie podstawy demokracji, chce zniszczyć to, co Amerykanie zrobili, no bo w końcu usunęli, czy zwalczyli niewolnictwo w Ameryce wielkim kosztem. To było 500 tysięcy białych ludzi, kiedy Stany Południowe były zaatakowane przez Stany Północne, bo w Stanach Północnych to z reguły, no nie można było sprzedawać niewolników, ale można było posiadać. Także jeżeli ktoś mieszkał na północy, a pojechał na południe, kupił niewolnika i sobie przywiózł na północ, no to mógł mieć niewolnika, no ale to im się nie bardzo opłacało, no bo pewno było Irlandczyków, Polaków, Anglików i tak dalej, także że nie potrzeba było
do pracy, która nie była na polu, tak? Większość niewolników to jednak była wykorzystywana. No, Murzyni łapali Murzynów w Afryce, sprzedawali Żydom i Arabom na wybrzeżu i wtedy ich dopiero wysyłali. No, ale i tak to większość trafiało do Brazylii, do na Haiti, do Dominikany i tak dalej, i tak dalej. Do Ameryki, no to nie była taka wielka ilość tych niewolników. No i w Ameryce 500 tysięcy zginęło. Także 1862 rok, no to była ciężka walka. W Brazylii to dopiero po kilku czy kilkunastu latach zlikwidowali to. No ale w każdym razie powiedział, że Ameryka przekonała się po ciężkich stratach, no i zniosła niewolnictwo. No i mówi, że lewactwo na dzień dzisiejszy to nie tylko niższą posągi z południa. No ale oni bardzo chętnie by też porozwalali wszystko to, co powiedział nawet Martin Luther King, jakie on miał w sumie sny i marzenia, jak to miałoby wyglądać w kierunku właśnie sprawiedliwości społecznej. No i zaczął opowiadać właśnie, że jesteśmy krajem Andrew Jacksona, Ulyssesa Granta, no to dwóch generałów z północy, Frederick Douglass, no to jest czarny murzyński ruch, człowiek, który w ruchu zniesienia niewolnictwa, no powiedział o kowbojach, czyli o tym dzikim zachodzie, Wild Bill Hickok, no i tak samo Buffalo Bill, Cody. Także to oni prowadzili te najróżniejsze showy, nie showy, te cyrki na koniach i tak dalej. No powiedział, że cała Ameryka, cały naród, no to pozwolił wzrosnąć czy wybić się braciom Wright, czyli to są ci od samolotów. Powiedział, że Tuskegee Airmen, czyli to byli lotnicy, tak jak Dywizjon 303 był, powiedzmy, polski w Anglii, no to Tuskegee, no to byli czarni piloci, cały tam dywizjon Amerykanie wzięli i wyszkolili czarnych, żeby latali. Harriet Tubman, no to też była, wspomniał ją, no bo to była czarna, była niewolnica, aktywistka w kierunku usunięcia niewolnictwa. Wspomniał Clara Barton, no to Amerykanka, biała Amerykanka, założycielka Czerwonego Krzyża. Wspomniał Jesse Owens, no to był, zyskał złoty medal w 1936 roku w Niemczech, w Berlinie. George Patton, generał George Patton. Wspomniał Louisa Armstronga, też Murzyna, muzyk, dobry muzyk, jazzman. Wspomniał Alana Sheparda, to jeden z astronautów, Elvisa Presleya, no to wszyscy wiedzą, że to muzyk. Muhammad Ali, no to nie jest jego prawdziwe nazwisko, ale to był Murzyn, który przeszedł na muzułmanizm, no i był bokserem. Powiedział właśnie Trump, że dzieci powinny być uczone od nowa, bo to przestaną uczyć, że Ameryka zrobiła to, co pastor Martin Luther King chciał, który powiedział, że założyciele podpisali w zasadzie taki weksel na wszystkie przyszłe pokolenia, na przyszłe generacje. No a później powiedział, że w podsumowaniu to jest najwyższy czas, żeby po prostu zawiesić naszą flagę i zabezpieczyć najwspanialsze osiągnięcia tego narodu dla obywateli każdej rasy. W każdym mieście, w każdej części tego wspaniałego lądu, czy ziemi. No i gdzie tam jest nienawiść, tak? Gdzie tam jest nienawiść? Gdzie jest biała nadrzędność? Gdzie są podludzie? Gdzie jest konfederacja? No nie ma. Także nie ma dwóch zdań, że jednak Trump zaatakował lewactwo dosyć ostro, ale prasa nigdy nie zacytowała tego, co on by powiedział. On powiedział, że w naszych szkołach, w naszych gazetach, w
nawet w zarządzie korporacji, to jest od groma nowego lewackiego faszyzmu, że faszyzmu, który wymaga powiedzmy, żeby podporządkowania się kompletnego. No i teraz można powiedzieć faszyzm, tak? Teraz wszyscy nazywają wszystkich faszystów, no ale jednak ten socjalizm i komunizm, no to jest bardziej faszystowski, cała Antifa, no to zaszczuwa po prostu wszystkich. No i Trump ma rację, że to nie są ci ludzie liberalni, nie pozwalają na wolność, nie pozwalają na dyskusję, na dialog i tak dalej. Na uczelniach nie ma dialogu, na uczelniach po prostu przychodzi grupa i zaszczuwa, zakrzykuje innych. No i wiadomo, większość dziennikarzy, większość nauczycieli, większość profesorów, większość tej budżetówki, oni wiedzą. Ci ludzie, którzy się naśmiewają z Trumpa, że on nazywa to faszyzmem, ale oni wiedzą, że jeżeli ich koledzy, ich koleżanki, ich ludzie z pracy w tych działach, jeżeli coś powiedzą no niedobrego, czy nawet sceptycznego, czy jakiegoś nieprzychylnego dotyczącego Black Lives Matter, czyli czarne życie znaczy, no to ich praca w zasadzie wisi na włosku. Tak, także to jest makabra. No, Trump zaproponował, żeby zrobić ogrody narodowe dla tych wszystkich posągów, statuł i różnych monumentów. No, ludzie oczywiście go zaatakowali. Ruski miliarder, on chciał kupić to właśnie, no to też jest ironia losu. W Ohio, w jakimś jednym mieście też się zadeklarowali, że wszystkie te posągi mogą zabrać. Hiszpania mówi, że będzie zabierała swoje, no ale to jest też właśnie ta makabra, bo niszczenie no to nic nie daje, no trzeba by było w zasadzie zamiast niszczenia może zaproponować budowanie innych, tak? No i teraz jest pytanie, że Frederick Douglass, właśnie ten aktywista murzyński przeciwko niewolnictwu, czy Martin Luther King, czy wspomniana Harriet Tubman, czy Booker T. Washington, to był taki czarny murzyński wynalazca, tam pracował właśnie nad peanut butter, czyli nad tym masłem orzechowym i tak dalej. No i tego rodzaju posągi na pewno nie byłyby jakieś takie dzielące. No ale to jest na dzień dzisiejszy to po prostu szaleństwo lewactwa amerykańskiego. Cokolwiek on nie powie, czy nie napisze, no to po prostu oni atakują. Atakują i Washington Post napisał, że wszystkie te ruch sprawiedliwości społecznej, jakiekolwiek się powie coś negatywnego, no to się zaczyna właśnie wtedy problem. No i wtedy, i kiedy cała ta mowa się skończyła, no to prasa, wszyscy dostali szału. Associated Press, taki była przekaz, taka była cały ten tytuł. Trump pcha w kierunku rasistowskiego rozdzielenia. Robi kpiny z przepisów dotyczących koronawirusa przy górze Rushmore. No problem jest taki, że tam usunęli już wszelkie restrykcje, także on nie robił żadnych kpin, tylko dlatego, że tam ludzie masek nie mieli, czy on nie miał masek. No ale to jest Associated Press, tak? To jest bandytyzm dziennikarski, to nie jest dziennikarstwo i oni po prostu są komunistami i robią to, co wszyscy komuniści robią. Nowy Jork, następna gadzinówka i Szmatławiec. To samo w tym samym tonie nawijał i pisali coś takiego. Informacje z ostatniej chwili. Trump przekazał wypowiedź, ciemną i czarną wypowiedź, dzielącą naród przemawiał na górze Rushmore. Przychylał się do wojny Coltor i
kompletnie nie wspomniał pandemii. No, czy to nie są wariaci? Czy to nie są wariaci? No, ciemne, nie wspomniał o pandemii. No, ile można o tej pandemii napieprzeć? No, jaka czarna przemowa? Kto robi ten rozdział kulturowy? No, to przecież nie prawica, nie konserwatyści, to lewactwo wprowadza ten rozdział kulturowy. Oni po prostu chcą zabić chrześcijaństwo, oni chcą zabić rodzinę, oni chcą zabić moralność. No i on no jest to wojna z tą nowym, daleko lewackim ruchem. CNN, czyli komunistyczny network nowinek, no bo to już jest komunistyczny, to jest tak oszukany kanał, że to aż w głowie się nie mieści, co oni ze sobą zrobili. I oni napisali tak, to był kompletnie inny, czy 4 lipca, w tym czasie, kiedy wielu Amerykanów walczy z rasizmem, kiedy walczy z karygodnymi działaniami policji i patrzy się na nieustanną pandemię, komandor sił zbrojnych stara się wciągnąć Amerykę do tyłu w zaściankowe czasy, miesza i zamiesza i wciąga ludzi w strach zmian kulturowych. No to jest właśnie CNN, tak? To po prostu takie głupoty. No i ludzie się na to biorą. Ludzie się biorą na to. No i jeszcze dopowiedzieli, że w ogóle nie zwraca uwagi na naukowe dowody dotyczące choroby, jak to jest transmitowane i przekazywane. Washington Post, następna gadzinówka, następny szmatławiec, następne lewackie dziadostwo. Napisało, prezydent Trump pokazuje w swojej nieustępliwości, że popiera konfederację, że popiera symbole konfederacji, że popiera spuściznę białej dominacji. Nie potępił, no i jeszcze powiedział, że bardzo potępił wszystkie ruchy sprawiedliwości rasowej, co jest nieprawidłowe, no bo to nie ma prawa do tego robić, a teraz wielu republikanów się martwi, że prawica będzie traciła siłę i że zawsze będą związani, że ich partia zawsze będzie związana z tymi rasistowskimi animozjami, z rasistowskich pobudek i z rasistowskimi zamiarami. No to jest po prostu, no już nie może być nic gorszego, tak? No i jeszcze Colin Kaepernick, no to jest też ciekawa postać, jest nieślubne dziecko białej kobiety i murzyna. Został zabrany z domu dziecka przez lewackich białych nauczycieli. No i wyrósł na super lewackiego murzyńskiego aktywistę. Nosił afro, przyklęka. No, sportowcem nie był największym, no ale on właśnie napisał tak, że czarni ludzie byli już odczłowieczeni, byli brutalizowani, byli kryminalizowani i terroryzowani przez Amerykę przez epoki całe, przez setki lat. No i kto, nie spodziewajcie się, że wstąpią razem do obchodzenia tych rocznic niezależności w tym czasie, kiedy biali robili z naszych przodków niewolników. I odrzucamy celebrowanie jakiekolwiek białej nadrzędności, no i patrzymy do przodu, żeby wyzwolić nas wszystkich. No jest to typowe lewackie nawijanie, po prostu niezwracanie uwagi na fakty historyczne. Chodzi o to tylko, żeby zniszczyć Amerykę, zrobić Wenezuelę czy Kubę, no czy Polskę. No jedna partia po prostu przyjdzie i zniszczy, już nie będzie demokracji. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.